chwili sprawdzamy. Siadaj, jedź. Górskie samochodowe mistrzostwa Polski w Siennej, jak się jechało? No wyśmienicie, nie? Tak, Sienna jest moim ulubionym wyścigiem, już to wielokrotnie powtarzałem. Tutaj debiutowałem, więc no ja uwielbiam tą trasę, więc tutaj nie mogło mi, że tak powiem, się źle jechać, tak? Rano zaczął padać deszcz, jak to wpłynęło na twoją jazdę? To znaczy tak, powiem szczerze, że rano się budziłem, zobaczyłem deszcz, to ucieszyłem się, tak? Bo no, na deszczu zawsze mi dobrze idzie, więc lało tak dość dobrze, więc jak płynie, to się jedzie fajnie. Więc byłem zadowolony, natomiast pierwszy podjazd, ten treningowy, okazał się, że był treningowy, nie zapoznawszy tego, nawet nie wiedziałem. I jechałem sobie tak całkiem lightowo, mimo wszystko ten czas był i tak najlepszy. I potem był jakby podjazd już wyścigowy. No, naprzód założyliśmy gładkiego slicka, na tyle zostawiłem wodę, bo myślałem, że jest na razie jeszcze mokro, więc była po prostu totalna porażka przy pierwszym podjeździe, bo cały czas mi tą dupą zamiatało, no, ciężko było auto utrzymać, mimo to byłem pierwszy. No a w drugim już na suchym, no to już była, że tak powiem, dominacja ewidentna, także już tak odjechałem konkurencję i zrobiłem swoje, tak? Za 2 tygodnie kolejny wyścig, czyli dalej walka. Tak, tak, walka do końca oczywiście, dopóki, że tak powiem, eliminacje są jakieś, tak, to piłka jest w grze, no póki co prowadzę, ale konkurencja siedzi mi cały czas na plecach, jak to się mówi, i czuję mocny oddech, tak, ich na moich plecach, więc tutaj trzeba walczyć do końca, jechać wszystko i nie popełniać błędów. Ja się zawsze cieszę, jak mogę wywołać tego kierowcę po odbiór nagród, a jest to Janusz Jania. Zajął 2 miejsce w klasie N2000 i równie się cieszę, mogąc zaprosić zwycięzcę klasy, Piotr Oleksyk.
wyścig, zwycięzca klasy N2000 Janusz Jania, miejsce drugie. Piotrze, jakie to uczucie pokonać takiego weterana sienny jak Janusz Jania? No, bardzo, bardzo dobre uczucie, że tak powiem, wygrać z Januszem. Janusz jakby bardzo długo tu jeździ w wyścigach górskich, chyba no, jest zawodnikiem, który no, myślę, że najwięcej lat jeździ, tak? Mało takich zawodników, którzy tak długo jeżdżą. No Janusz jest świetnym kierowcą, no może ma troszkę słabsze auto, ale no jeździmy, dajemy radę, także jest fajnie. No tutaj ta sienna jest jakby mi bardzo bliska, ponieważ tutaj debiutowałem w 2008 roku i jakby od razu tą trasę polubiłem, także... Bardzo, bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że będziesz do nas tak często wracał jak Janusz z tego miejsca, także pozdrawiam całą rodzinę Janusza, która zawsze na wyścigi z nim przyjeżdża. Dziękujemy bardzo klasie N2000, dziękujemy także Januszowi za te słodkości, które podrzuca nam do biura rajdu, bo Janusz Jania to, drodzy Państwo, cukiernik z Kraków. Grupie N. Miejsce trzecie Piotr Oleksyk, miejsce drugie Damian Łata, a wygrał grupę N, co już dawno nie jest tajemnicą, Waldemar Kluza. Panowie stali już na scenie w trochę innej konfiguracji, a teraz w konfiguracji grupy N wygrał ją Waldemar Kluza, miejsce drugie Damian Łata i trzecie Piotr Oleksyk. Duże brawa dla chłopaków, dziękujemy, życzymy powodzenia jutro. I drodzy Państwo, teraz grupa A. Drugie miejsce w tej klasie wywalczył Janusz Jania. Serdecznie go zapraszamy. A miejsce pierwsze zajął Piotr Oleksyk. Klasa N2000. Najszybszy Piotr Oleksyk, Renault Clio Sport, a Janusz Jania Alfa Romeo 156 TSI.